Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie kochanych subskrybentów, widzów, nowych widzów. Napiszcie mi, kochani, w komentarzach, czy wróżba moja rezonuje z Wami. Zapraszam wszystkich nowych widzów, słuchaczy do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, by dostawali Państwo nowe moje wróżby codzienne, filmiki, premierki. Zapraszam do komentowania, do lajkowania z łapką w górę. Zapraszam również Państwa na wróżby indywidualne, które możecie nabyć poprzez mój adres e-mailowy, który znajdziecie pod filmikiem lub w komentarzach. Napiszcie, wróżby indywidualne są oczywiście dokładne dla Was za pomocą dat urodzenia, zdjęć, Waszych konkretnych pytań, problemów. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani Państwo, dzisiaj lustro, więc po stronie prawej osoba pytająca, czyli Wy. Po stronie lewej osoba ukochana Wasza, czyli o tą osobę, o którą pytacie. Tutaj są te wieści. I w środku karty Tarota mówiące, co Was łączy, jakie myśli, uczucia i zamiary Was łączą. Dobrze, więc zaczynamy. Co jest osoba pytająca w Twojej głowie, w Twoich myślach? Więc Ty myślisz o partnerze, partnerce, o Twojej osobie ukochanej, za którą tęsknisz. Cały czas nie wychodzi Ci ta osoba z głowy. Wszystkie myśli Twoje są tutaj, widzę, bardzo intensywne, związane z Twoją osobą ukochaną. Osoba Twoja ukochana również myśli o kontaktach z Tobą. Chce nawiązać znowu kontakt, pisanie, spotkania, ryzyko nowej próby, chce wykorzystać nową szansę, nie chce tracić z Tobą zupełnie kontaktu. Być może macie teraz jakieś ciche dni, kryzys, ale ta osoba, Twoja ukochana, chce nawiązać z Tobą znowu kontakt. Co Was łączy? Jakie myśli Was łączą? Mak. Mak łączy Was na pewno kreatywność, pomysłowość. Oboje jesteście osobami twórczymi, kreatywnymi i myślicie tutaj być może jakimś swoim sprytem, talentem, swoimi, nie wiem, jakimiś właściwościami, co tu jest zrobić, by zdobyć tą Waszą osobę ukochaną, by zdobyć, Wasz partner również chce zdobyć Was, lub polepszyć tą relację, jak polepszyć Wasze kontakty, jak polepszyć Waszą relację, tak? Uwaga, boicie się też być może w negatywnym znaczeniu tej karty oboje manipulacji. Uwaga, być może jesteście skłonni do manipulacji oboje, ale oboje równocześnie boicie się też wszelakich manipulacji w związku, wszelakich manipulacji partnera. Więc być może czujecie oboje, że jesteście troszeczkę manipulantami, manipulatywni i nie chcecie tego, boicie się tego lub no to jest taka negatywna tutaj charakterystyka tej karty. Więc uwaga przed manipulacjami, dobrze? Teraz, kochani, zejdźmy na drugi poziom, czyli poziom serca. Co czujecie Wy, osoba pytająca? Chciałybyście być w końcu szczęśliwe z Waszą osobą ukochaną. Szczęście. Szukacie tego szczęścia, szukacie tej czterolistnej koniczyny. No i oczywiście chcecie być w tej relacji z tą osobą konkretną, o której teraz myślicie, szczęśliwi i jakby delektować się tym szczęściem. Wasza osoba ukochana podobnie chciałaby harmonii, balansu, szczęścia, atmosfery rodzinnej, pięknej chemii, magnetyczności, przyciągania, dobrego seksu, pięknej intymności, pięknych momentów intymnych z Wami. Za tym wszystkim tęskni uczuciowo, emocjonalnie Wasza osoba ukochana. Co Was łączy w emocjach? Emocjonalnie król
monet. Król monet mówi o tym, że łączy was to, że emocjonalnie szukacie oboje coś stabilnego, coś konkretnego, solidnego, długotrwałego, coś, co da wam na długo bezpieczeństwo, oparcie, co da wam jakby egzystencjalne bezpieczeństwo, tak? Oboje szukacie stabilnego związku, stabilnej relacji i oboje właśnie tutaj myślicie bardzo rozsądnie, konsekwentnie, realistycznie, logicznie o tym, by po prostu wspólnie zbudować jakąś stałą, dobrą, bezpieczną, stabilną relację. Jakie są wasze zamiary? Wasze zamiary, zobaczcie, na poziomie waszych zamiarów i planów osoba pytająca jest ta sama karta, jaka u waszej osoby ukochanej na poziomie serca. Czyli oboje wy w zamiarach i wasza osoba ukochana w uczuciach pragniecie harmonii, zgody, balansu, chemii, przyciągania, magiczności w tym związku, pięknej seksualności, atrakcyjności, pięknej rodzinnej atmosfery. Oboje pragniecie zgody, pojednania i harmonii. Wasza osoba ukochana pragnie również i planuje tutaj głębokie uczucia, jakiś głębszy rozwój tej relacji, tak? Oparty na głębszych jakichś uczuciach, na spełnieniu marzeń emocjonalnych, na pięknych chwilach, na myśli ta osoba, wasza ukochana, o tym, by ta relacja zeszła na jakiś głębszy poziom, jakiś, rozwinęła się głębiej. Tutaj oboje w zamiarach macie, po pierwsze, w pozytywnym znaczeniu tej karty chcecie walczyć o tą relację, chcecie walczyć, by się udało, chcecie walczyć, oboje chcecie z inicjatywą, aktywnością, energicznie zawalczyć o wasze partnerstwo, o następną szansę. Natomiast tutaj też w negatywnym znaczeniu tej karty oboje macie lęk być może przed kłótniami, awanturami. Także uwaga, by nie kłócić się, nie awanturować, nie mieć jakiejś agresji, wyrzutów, tak, agresji czy słownej, czy jakiejś innej, ponieważ oboje się boicie takiej agresji w waszej relacji, czyli kłótni, sprzeczek, konfliktów, ponieważ to sprawia wam właśnie ból serca. Tutaj w przełożeniu kart mamy trójkę mieczy, czyli ból serca. Oboje chcielibyście, żeby się udała ta relacja i żeby nie mieć właśnie tutaj rozczarowania, żalu, bólu serca, męki emocjonalnej, jakichś złych, negatywnych doświadczeń. Oboje boicie się tego, boicie się kłótni, także uwaga przed kłótniami. Karta ostrzega was, jeśli się zejdziecie, spotkacie, nie wiem, będziecie komunikować, uwaga, uwaga przed sprzeczkami, kłótniami, awanturami, wybuchami emocjonalnymi i tak dalej, ponieważ to was tutaj może obojgu jakby zranić, bardzo zranić i przyprawić wam ból serca. Tak, oboje, tutaj wy, osoba ukochana, jesteście gotowi na nową szansę, nową próbę, nowy romantyczny rozdział waszego związku i chcecie wszystko oczywiście wyjaśnić, wszystko, co jest jeszcze między wami nieklarowne, niejasne. Tutaj u osoby ukochanej, uwaga, jest albo jakaś troszkę nieszczerość, nieufność, być może w stosunku do was, lub być może on, ta osoba ukochana, nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć, emocji, ukrywa je troszkę przed tobą. Tutaj trzeba by było zaobserwować, co ta osoba ewentualnie ukrywa lub jakie tutaj emocje ukrywa. Nie chce pokazać swoich uczuć, nie chce wyjawnić tego, co czuje do was. I to należy tutaj bardzo proszę przyuważyć, dobrze? Bo jest jakaś nieufność. Być może ta osoba nie ufa wam lub sama nie jest godna zaufania. I ten aspekt trzeba tutaj bardzo dobrze zaobserwować, ponieważ jest jakaś kwestia nieufności lub nieszczerości w tej relacji. Zobaczmy tutaj, jakie energie są ważne dla tej relacji. Blühende Fühle.
Blühende Fülle to jest ogród pełen spełnienia, radości, bogactwo. To jest raj, paradise, tak? Czyli ten paradis, ten raj, te bogactwo uczuć, emocji, tak? Czeka Was, jeśli się znowu zejdziecie razem, wyjaśnicie sobie wszystkie sprawy, wszystkie te ewentualności, które mówią o nieszczerości, nieufności. Czyli tutaj te blühende Fülle, czyli ten ogród spełnienia, bogactwa, ten raj, tak? Czeka Was, jeśli się zejdziecie. Zobaczmy jeszcze, co Wasz partner chce Wam dzisiaj powiedzieć. Do tego użyję oraklu miłosnego. Co Wasza osoba chce Wam dzisiaj przekazać? Dziękuję. Vergebung, czyli wybaczenie. Przebaczenie, wybaczenie. Vergib und vergiss. Das Leben ist zu wertvoll, um es sich zu verderben. Czyli przebacz i zapomnij. Życie jest za wartościowe, by się tutaj zacinać, zamykać. Tak, czyli wybacz. Jeśli były jakieś między Wami konflikty, niesnaski, jakieś problemy, jakieś niedogadanie się, jakieś ciche dni, kryzys, wybacz i zapomnij i zacznij jeszcze raz od nowa. Ponieważ nie rańcie się. Nie rańcie się słowami, nie rańcie się awanturami, nie rańcie się jakimiś wyrzucaniami, brudem, wyzwiskami, sprzeczkami. Nie rańcie się, ponieważ Ty jesteście zranieni i macie ból w sercu po prostu. Także przebaczcie sobie, wybaczcie i zacznijcie jeszcze raz od nowa. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym słuchaczom. Proszę o lajki, komentarze i subskrypcje oraz zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia, miłej soboty i słyszymy się na moim kanale już jutro, czyli do usłyszenia już wkrótce.